Tania ustawiła krzesła i rozejrzała się po sali. Dzień pracy dobiegł końca, wszyscy koledzy rozeszli się do domów, a sprzątaczka w zupełnej samotności usiadła na kolację. Nie chciało jej się wracać do siebie, tam czekało na nią prawie puste mieszkanie i męcząca cisza, którą wieczorami przerywał jedynie dziecięcy śmiech i krzyki za ściany. Dźwięki hałaśliwych rodzinnych wieczorów sąsiadów nie cieszyły, przeciwnie, przypominały o jej własnym rozpadłym małżeństwie i rozbitych planach na przyszłość. Popijając sałatkę herbatą, Tania umyła naczynia i udała się do pokoju personelu, aby się przebrać. Po drodze natknęła się na małą scenę. Jasno udekorowaną girlandami, błyszczącymi kulami i sztucznymi gałązkami jodły na nowy rok. Właścicielka lokalu miała nadzieję dobrze zarobić podczas świątecznych wakacji, więc przygotowania do imprez i spotkań firmowych szły pełną parą. Zdjęła fartuch, wstała, wzięła do ręki mikrofon i zaczęła śpiewać. Jej głos był czysty, piękny, gdyby ktoś mógł ją w tym momencie usłyszeć, na pewno by usiadł i podziwiał. Smukła, efektowna, nawet bez makijażu kobieta wykonała melodyjną piosenkę, będąc niesamowicie utalentowana jak na osobę bez wykształcenia muzycznego. Śpiewasz. Nagle rozległ się zaskoczony głos szefowej. Ksenia Andriejewna? Z zaskoczenia Tania prawie upuściła niedziałający mikrofon. Myślałam, że już wyszłaś. Wszystko się zgadza, odpowiedziała Ksenia, wyszłam, ale wróciłam po dokumenty. Rozumiem. I przepraszam, że się tu rządzę, już wychodzę. Tania szybko się oddaliła, a szefowa spojrzała za nią i uśmiechnęła się. Nagle pomyślała, że dobrze byłoby omówić ten przypadek z Saszą i kochankiem. Ten na pewno szczerze się pośmieje z byłej żony, marzącej w wieku 35 lat zostać piosenkarką. Droga do domu wydawała się szara i beznadziejna. Każdego dnia, oprócz weekendów, widziała te domy, znała na pamięć rozmieszczenie sklepów i spotykała już do bólu znajomych przechodniów. Po rozwodzie bardzo chciała się przeprowadzić. Zmienić dzielnicę, a nawet pozbyć się starej garderoby, ale sytuacja finansowa stała się taka, że ledwo starczało na najważniejsze: jedzenie, opłaty komunalne i transport. W ogóle ten rok stał się dla Tatiany przełomowy. Najpierw nieudana transakcja, w wyniku której musiała zamknąć swój sklep z upominkami i zostać z bardzo dużymi długami. Potem decyzja męża o odejściu z rodziny. Ich ostatnią rozmowę zapamiętała chyba na całe życie. Tak ciężka i przełomowa dla niej była. Tania, wybacz mi, ale nie mogę już z tobą żyć, tłumaczył Sasza swoje odejście. Możesz powiedzieć, co było nie tak błagała go żona, rozumiejąc, że bez jego wsparcia w takiej sytuacji całkiem się załamie. Wszystko jest w porządku odparł jesteś dobrą gospodynią, żoną, przyjaciółką wszystko jest świetne, ale potrzebuję potomka rozumiesz. Chcę dzieci. Ale przecież próbujemy w tani nagle zapaliła się nadzieja. W poniedziałek zamierzałam pojechać do Centrum Medycznego ponownie zrobić badania. W ostateczności możemy zrobić in vitro. Nie lubię tych probówek, laboratoriów to jakieś sztuczne. Chcę normalnych, zwykłych dzieci. Na wszystkie jej argumenty miał swoje, a mąż nadal pakował rzeczy do walizki. Z każdą jego frazą tania coraz bardziej się upewniała. Już podjął decyzję i odejdzie w każdym przypadku. Mieszkanie zostanie dla ciebie. Powiedział z zadowoleniem Sasza, patrząc na leżącą na łóżku żonę. No, no, Tania, nie rozklejaj się zawsze była silna, zorganizowana. A kto jest tą kobietą, do której jedziesz? cicho zapytała. Co? uśmiechnął się mąż. Nie ma żadnej kobiety, na razie wynająłem sobie mieszkanie, tam zamieszkam. A jeszcze dla ciebie jest praca w jednym z moich restauracji posprzątać, pomóc zmywaczce, kelnerkom, jeśli jest dużo gości, no, w ogóle, w gospodarstwie. Tania w odpowiedzi milczała, a po kilku minutach drzwi wejściowe trzasnęły i zapadła ciężka, nieznośna cisza. W tamtej chwili wydawało się, że życie całkowicie się zatrzymało i nie ma sensu nawet wstawać z łóżka. Teraz, kilka miesięcy po tamtych wydarzeniach, dziwiła się sobie. Całkiem sama, bez wsparcia, z mnóstwem długów. Jak udało jej się znaleźć w sobie siłę, podjąć zaproponowaną pracę i nawet nie stracić marzeń? Oczywiście mąż, jak obiecał, zostawił jej mieszkanie i starał się w ogóle nie pokazywać, nawet nie pojawiał się we własnej restauracji, przerzucając odpowiedzialność na menedżerkę, Ksenię. Tania nie wiedziała, co to za miejsce. Aleksander podarował je swojej kochance jeszcze zanim zaproponował jej tam pracę. Taki bezczelny żart mógłby się komuś wydawać próbą pomocy kobiecie, która straciła swój biznes, gdyby nie jeden mały szczegół. Sasza aktywnie uczestniczył w sprawie zrujnowania żony. To właśnie on namówił ją do zawarcia tej nieszczęsnej umowy na kilka milionów. Potem oczywiście ubolewał, udawał, że szuka sposobu na odzyskanie pieniędzy, oburzał się i obiecywał złożyć pozew, ale w rzeczywistości nic nie zrobił. Tatiana kupiła lokalny sklep, który wydawał się należeć do kogoś innego. Pieniądze, które na niego wzięła w kredycie, rozpłynęły się w niewiadomych okolicznościach, a szczęśliwi oszuści z dużą sumą w rękach zdołali się ukryć. Sprawa przeciągała się. Od tego czasu minął prawie rok, ale nie ujawniono żadnych nowych okoliczności. Taniu, Ksenia pilnie Cię wzywa. Zabrzmiał za plecami czyjś ostry głos. Zostaw, idę do domu, od razu odpowiedziała zmywarka walentyna. Przyjdź za pół godziny, muszę na chwilę wyjść. Tania z niezadowoleniem spojrzała na odchodzącą kelnerkę, zdjęła rękawiczki i rzuciła je na brzeg ogromnego metalowego zlewu. Rzucanie wszystkiego i spieszenie się na każde wezwanie to nieprzyjemne zajęcie. W takich momentach obiecywała sobie zrezygnować z pracy i znów zająć się biznesem, aby być panią swojego życia. Ale za każdym razem apatia brała górę i kontynuowała pracę w restauracji. Co trzeba zrobić? Bez emocji zapytała Tania Ksenię, kierującą wieszaniem nowych zasłon. A przyszłaś? Poczekaj odpowiedziała ta i głośno rozkazała. Ostrożnie przymocujcie lepiej i przyczepcie girlandy do karnisza. Potem przyjdę sprawdzić. Siedziały we dwie w gabinecie szefowej. Podczas gdy Ksenia zajmowała się przygotowaniem kawy, Tatiana z pobłażliwym uśmiechem oglądała otoczenie. Różowe ściany i zasłony, błyszczący metalowy stolik z elegancką nogą, puszyste krzesło, wszystko wokół przypominało jakiś domek dla lalek i strasznie kontrastowało z charakterem jego właścicielki. Ksenia Andriejewna była porywcza i kapryśna, często wyładowywała się na pracownikach, z dnia na dzień wymyślała zadania, o których na pewno nie mówiła wczoraj. I bez skrupułów pozbawiała premii za najmniejsze przewinienia. Taniu, mam do ciebie sprawę zaczęła, siadając obok. Ton miała pochlebny i przesadnie uprzejmy. Wiesz, że od jutra zaczynają się nasze imprezy firmowe. Tak, odpowiedziała Tatiana, nadal nie rozumiejąc, o czym będzie mowa. No więc, bardzo potrzebuję twojej pomocy. Pamiętasz, niedawno spotkałyśmy się wieczorem i śpiewałaś na sali. Pamiętam. Czy dobrze rozumiem, że ci się to podoba? Kiedyś chciałam nauczyć się śpiewać. A może byłabyś zainteresowana występami u nas? Występami? Zdziwiła się Tatiana. A co z Aliną? Widzisz, Alina to osoba zawodna. No i pojutrze mamy drogą imprezę. W programie muzyka na żywo, karaoke, a ona zachorowała. Śpiewam tylko dla siebie. No i nie zdążę, na pewno będzie dużo naczyń. Przecież świetnie to robisz, słyszałam. Ożywiła się Ksenia. Na ten czas zwolnimy cię z głównej pracy. Z naczyniami na kuchni sami sobie poradzą. Próba została wyznaczona na jutro. Tatiana szła do domu bardziej znaną trasą, ale miała podniosły nastrój. Po raz pierwszy od kilku miesięcy poczuła inspirację. Obudziło się w niej jakieś dziecięce uczucie, pewność siebie i chęć zdobywania szczytów. Wieczorami często zatrzymywała się z boku z wiadrem wody lub pod nosem, kiedy Alina, wysoka, smukła dziewczyna z długimi, związanymi włosami i ogromnymi rzesami, występowała na scenie. Jej występy zawsze przyciągały gości, dlatego Ksenia traktowała piosenkarki pobłażliwie i nawet utrzymywała z nią pozory przyjaźni. Ale w rzeczywistości dziewczyny nie lubiły się nawzajem i za plecami omawiały najbrudniejsze szczegóły życia osobistego. Tania nigdy nie brała udziału w restauracyjnych plotkach, więc nie miała tam ani przyjaciółek, ani wrogów. Możliwość wystąpienia na scenie cieszyła ją tym bardziej, że Alina zachorowała i nie można tego nazwać konkurencją czy przetrwaniem. Śpiewać. Oburzyła się mama Tani, Alwina Borisowna. Mało tego, że poszłaś do zmywarek. To teraz jeszcze będziesz pracować jako piosenkarka. Daj, my z ojcem ci pomożemy. Spłacisz długi, znów otworzysz sklep. Nie, mamo, poradzę sobie, odpowiedziała stanowczo Tania i starała się jak najszybciej zakończyć rozmowę. Osiemnaście lat temu jej rodzice nalegali, aby córka poszła na Wydział Zarządzania Biznesem i porzuciła wszystkie swoje naiwne marzenia o muzycznej uczelni. Od dzieciństwa dziewczynka uczęszczała na lekcje śpiewu, kochała swoje hobby, ale matka nie uważała, że to może stać się jej życiowym zajęciem. Od tego czasu upłynęło wiele wody, jednak miłość do muzyki nigdzie nie zniknęła. Wszystko, co Tania zapamiętała podczas swojego pierwszego występu, to oklaskujące ręce widzów i zadowolona twarz Ksenii stojącej przy barze w czarnej, błyszczącej sukience. Byłaś wspaniała i uśmiechnęła się szczerze. Jeden mężczyzna, stały klient, szepnął mi, że ta piosenkarka jest o wiele lepsza od poprzedniej. No, w sumie się denerwowałam, odpowiedziała zarumieniona Tania, ale mnie też się podobało. To świetnie. Dziewczyny powiedziały, że same sobie poradzą, więc możesz iść do domu. Jutro znów mamy imprezę firmową. Nowa gwiazda wróciła do swojego mieszkania z bukietem kwiatów. W pewnym momencie przez głowę przemknęła jej myśl. Szkoda, że ani Sasza, ani mama nie widzieli jej w tym momencie. Kiedy ktoś z gości wręczył jej róże i podzękował za występ. Na próżno Alwina Borisowna uważała śpiewanie w restauracji za coś wstydliwego. Do tego też potrzeba talentu, umiejętności zachowania się. Wybrawszy nową sukienkę na dzisiejszą imprezę, Tania szybkim krokiem udała się do pracy. Nie było powodów do pośpiechu, wyszła wcześniej, ulice były jeszcze w połowie puste, a po drodze spotykała głównie autobusy. Ale bardzo chciała jak najszybciej skończyć sprzątanie i przygotować lokal do otwarcia. Aby zaszyć się w pokoiku z instrumentami i nauczyć się nowej piosenki. Wchodząc na salę, natychmiast stała się świadkiem nieprzyjemnej rozmowy. Co to ma znaczyć? pytała Alina Ksenie. Wystarczyło, że się rozchorowałam na jeden dzień, a już znalazłaś mi zastępstwo? Nie mogę dostosowywać się do wszystkich twoich chorób, randek i wyjazdów na kurorty, odpowiedziała Tania dość pewnie, ale zaraz się opamiętała i dodała spokojnie. Poza tym to żadna zastępczyni po prostu nie można było odwołać występu. Mieliśmy szczęście, że Tatiana dobrze śpiewa. To zajmij się swoją sprzątaczką, rzuciła z pogardą Alina, spoglądając na Tanię, po czym odeszła. Ksenia rzuciła jej przelotne spojrzenie i kontynuowała ustawianie na stołach żywej zieleni w Doniczkach. Projektant doradził: Mówi, że to sprawia wrażenie, że u nas wszystko jest świeże, wyjaśniła stojącej obok pracownicy, choć Tania o nic nie pytała. Alina dzisiaj sama będzie występować: Będziecie na zmianę dla U. Jej to się najwyraźniej nie spodoba, ale nieważne co jej się tam nie podoba, przyzwyczaj się. Tania zauważyła w myślach, że wcześniej szefowa nie pozwalała sobie na takie rozmowy z piosenkarką. Może poczuła, że ma zastępczynię. Założyła i poszła się przebrać. Dzień był zbyt intensywny, więc nawet nie było czasu, by usiąść i coś przekąsić. W międzyczasie Tatiana próbowała nauczyć się piosenki, a podczas spotkania z Aliną zauważała jej pełne nienawiści spojrzenia. W momencie, gdy do jej występu zostało kilka minut, zgubił się notes. Ksenia, nie mogę wystąpić, zgubiłam piosenkę. Oszalałaś? Już cię przedstawiłam. W drodze na scenę Tania zauważyła triumfującą Alinę, siedzącą niedaleko na kanapie. Prawie nie wątpiła, że zniknięcie notesu to sprawka jej rywalki. Na szczęście nie zapomniała ani jednej linijki, a występ zakończył się burzliwymi oklaskami. Wykonawczyni zaśpiewała jeszcze jedną dobrze znaną piosenkę, złożyła gościom życzenia noworoczne i pożegnała się. W małym pokoju, przeznaczonym na coś w rodzaju garderoby, czekała już na nią Ksenia. To było dobre, że na końcu złożyłaś wszystkim życzenia. Pochwaliła ją. Bardzo mi się podoba, jak zachowujesz się na scenie. Nawet myślę, czy nie zaśpiewać z Aliną w duecie. Ona tego na pewno nie doceni, uśmiechnęła się Tania i powiesiła wieczorową suknię w szafce. A kto będzie ją pytał? Dobra, porozmawiamy później. Po trzecim występie Tatiana zrozumiała dokładnie, Alina nienawidzi jej z całego serca i to bez żadnego powodu. Nie obniżono jej pensji, nowa piosenkarka pracowała bez dodatkowych opłat, a w pozostałym czasie zajmowała się sprzątaniem i myciem naczyń. Ksenia nie tylko nie zamierzała jej zwolnić, ale planowała przyciągać gości właśnie żywą muzyką. To oznaczało, że wszystkie noworoczne, bożonarodzeniowe, a następnie lutowe i marcowe imprezy odbędą się z jej udziałem. W związku z tym było całkowicie niezrozumiałe, skąd w niej tyle nienawiści. Tatiana szła mroźną ulicą, ciesząc się jak dziecko z śniegu i żyrlant, którymi były ozdobione witryny, okna domów, latarnie, a nawet drzewa. Incydent w pracy jej nie martwił, choć w momencie, gdy to się stało, było to nieprzyjemne, bolesne. Jak tylko wzięła mikrofon do ręki i zaczęła śpiewać, wyłączył się. Na sali natychmiast zapadła cisza, a Tania poczuła na sobie dziesiątki pytających spojrzeń. Odwróciła się i zobaczyła, że stojąca niedaleko Alina stoi z pustym kieliszkiem i coś tłumaczy chłopakowi odpowiedzialnemu za sprzęt. Poślizgnęłam się i nie utrzymałam na nogach, dotarł do niej jej głos. Czy można to jakoś naprawić? Ksenia już zdążyła odejść, więc nie była świadkiem tej sceny. Nie ma wątpliwości, że szefowa zrobiłaby Alimię awanturę. Tania jednak nie zrobiła skandalu, po prostu grzecznie przeprosiła gości i obiecała wkrótce zaśpiewać. Prowadzący umiejętnie ją wsparł, organizując nowy konkurs. Dlaczego to robisz? bezpośrednio zapytała Tatiana po imprezie. Co robię, udając zdziwienie, odpowiedziała Alina. Dlaczego ciągle przeszkadzasz mi występować? Wydaje Ci się. A co myślisz, że nie mam nic lepszego do roboty? Pomimo tego konfliktu i konieczności łączenia twórczości z niekwalifikowaną pracą zwykłej sprzątaczki. Tania lubiła swoją nową działalność. Na scenie czuła się szczęśliwa, na chwilę zapominała o wszystkich problemach i całkowicie zanurzała się w fabułę piosenki. O związku Saszy i Ksenii nadal nic nie wiedziała. Były mąż ani razu nie pojawił się w restauracji, nie zadzwonił i w ogóle nie dawał znaku życia, a Tania, choć chciała z nim porozmawiać, nie podejmowała prób kontaktu, więc wszystko toczyło się swoim biegiem. Nowy rok nie przyniósł żadnej radości ani zabawy. Albina Borisowna zaprosiła córkę do siebie, aby Tania nie spędziła samotnie tego święta w pustym mieszkaniu. W domu rodziców zebrali się bliscy i przyjaciele. Przy stole wielu pytało tanie o rozwód. A niektórzy z litością, inni z ironią życzyli jej ponownego wyjścia za mąż i urodzenia dzieci. 35 lat, już czas, pouczająco powiedziała siostra mamy, ciocia raja, potem będziesz żałować, nie odkładaj. Oczywiście, odpowiedziała tania, czując, jak w gardle rośnie jej gulę, a łzy zaraz napłyną do oczu. Zaraz po wybiciu północy, powołując się na zmęczenie, poszła do pokoju, w którym mieszkała przed wyjazdem. Wszystko w nim pozostało takie jak wcześniej: zasłony, obrazki na ścianach, książki. Z dołu dobiegały głosy gości i muzyka, a za oknem huk, fajerwerków. Ale w jej duszy ziała czarna dziura. Chciała się schować przed wszystkim i wszystkimi. Po raz pierwszy Tatiana tak się cieszyła z końca wakacji i powrotu do pracy. W codziennym zgiełku czuła się lepiej, bo nie było czasu na rozmyślania i roztrząsanie siebie. Dwa tygodnie po serii hucznych imprez korporacyjnych restauracja wróciła do normalnego życia. Na obiad i kolację przychodzili już stali klienci, zamawiając te same dania i napoje. Pracownicy odecznęli z ulgą. Ksiusza rzadziej zajmowała się sprawami i coraz więcej zadań zlecała administratorowi. Tania nie występowała już na scenie, ale wróciła do swoich bezpośrednich obowiązków. Po takim niespodziewanym sukcesie i spadającej na nią uwadze, nie było łatwo wrócić do mycia naczyń i wycierania stołów. Po tym, jak śpiewała w eleganckiej sukni i widziała zachwyt w oczach gości, było to prawdziwe wyzwanie. Jednak wciąż nie znalazła w sobie siły, by zacząć życie od nowa. Tania, choć tutaj, zawołała Alina, zaglądając do kuchni. Co się stało? Zdziwiła się Tatiana i niechętnie poszła za piosenkarką. Widziałeś nowych gości na sali? Tak, widziałam. Wszyscy dzisiaj się wokół nich kręcą. Ksiusza poprosiła, żebyś im zaśpiewała. Alina skrzyżowała ręce na piersi i zacisnęła usta, co jasno wskazywało, że to nie prośba, a rozkaz. Nie mogę, mam pracę, odpowiedziała tania spokojnie. Słyszała na własne uszy, jak Alina nalegała na solowy program dla bogatych gości. Więc niech teraz sama się z tym zmierzy. To bardzo ważni goście. Hojni, restauracja tylko zyska, jeśli będą zadowoleni. Odpowiedziała Alina, zniżając się do pochlebnego tonu, i wszyscy dostaniemy premię. Dobrze, daj tekst, wejdę za dwadzieścia minut. Niech na razie posłuchają muzyki, jest w garderobie, a ja muszę iść. Jutro opowiecie, jak wszystko poszło. Tania uprzedziła kolegów w kuchni, szybko się przebrała, usiadła i spojrzała na kartkę leżącą na stoliku z kosmetykami. Piosenka była napisana w obcym języku a, dlatego tak pilnie musiałaś odejść uśmiechnęła się Tatiana. Angielski znała perfekcyjnie, więc jeśli to była próba jej kompromitacji, to kompletnie się nie udała. Pomimo chaotycznej sytuacji, Tania znów poczuła ten dreszczyk emocji, który towarzyszył jej za każdym razem, gdy miała wyjść na scenę. Takie chwile szczególnie ją inspirowały, ponieważ pomagały na chwilę zapomnieć i się zrelaksować. Weszła na salę w jedwabnej niebieskiej sukni do ziemi, a pięciu przyjaciół, świętujących tego wieczoru udaną transakcję, jeden po drugim na nią spojrzeli. Łapiąc na sobie pełne zachwytu spojrzenia. Tatiana poczuła się jak prawdziwa gwiazda. Dawna nieśmiałość zniknęła. Goście wyglądali solidnie, byli stylowo ubrani i zachowywali się bardzo kulturalnie. Dobry wieczór, przywitała się Tania, a goście skinęli głowami. Witam Was w naszej restauracji i z przyjemnością wykonam Wasze ulubione piosenki. Życzę miłego wieczoru. Poprosiła pomocnika o włączenie muzyki i świateł, weszła na scenę i zaczęła śpiewać. Jak zawsze, wszystkie inne myśli odeszły na dalszy plan i po prostu czerpała przyjemność z tego, co robiła. Kolorowe światła przebiegały po ścianach, cudzoziemcy rozmawiali, od czasu do czasu obracając się i podrygując w rytm muzyki. W odległym końcu sali przy drzwiach tania zauważyła Ksiuszę i Alinę. Pierwsza uśmiechnęła się z zadowoleniem, widząc, że wszystko idzie zgodnie z planem. Twarz drugiej wykrzywiła się z urazy i zazdrości. Była pewna, że znienawidzony przez nią kolega znajdzie się w niezręcznej sytuacji i nie wyjdzie z niej zwycięsko. Tatiana przebrała się i zamierzała wychodzić, kiedy ktoś zapukał do drzwi. Tam do ciebie kurier przyjechał. Z zawstydzonym uśmiechem wymamrotała młoda kelnerka: nie zamawiałam kuriera, zdziwiła się tanie. No, wyjdź, sama zobacz. W korytarzu czekał na nią młody mężczyzna z ogromnym bukietem róż. W kwiatach była karteczka z tekstem od adoratora To jeden z naszych wieczornych gości wyjaśniła ksiusza Jesteś świetna. Zostawili nam niezłe napiwki. Może komuś nas polecą, albo sami znowu przyjdą. Tanię spojrzała na stojącą obok Alinę. Która z jakiegoś powodu wciąż nie poszła do domu. Wyraźnie ją skręcało z oburzenia. No jak to możliwe, że tej nowej zawsze przypada to, co najlepsze? Przecież była przyzwyczajona do kąpieli w blasku sławy, a tu jakaś zmywarka postanowiła z nią konkurować. Dla tani wszystko wyglądało inaczej. Po ponurej samotności ostatnich miesięcy, depresyjnych myślach i niechęci do wstawania z łóżka rano, pieniądze i zewnętrzny sukces stały się dla niej puste i nieważne. Straciła swoje niewielkie, ale jednak zdobyte ciężką pracą oszczędności. Ale teraz to nie było najważniejsze. Teraz, kiedy odkryła w sobie talent, a widzowie, choć nieliczni, docenili go. W duszy obudziło się coś nowego, jasnego, dającego nadzieję. Czy warto mówić, że po tym incydencie praca w restauracji stała się dla tani prawdziwym udręką? Co chwila spoglądała w stronę sceny, przechodząc obok z mopem lub z brudnymi naczyniami. Coś ją przyciągało do tego miejsca. Wieczorami Tatiana zostawała dłużej, czekała, aż wszyscy odejdą i brała do ręki mikrofon. Ksiusza ufała jej na tyle, że tanię mogła śpiewać, ile chciała. W takich chwilach wszystko złe rozpuszczało się w muzyce, a życie wydawało się piękne. Pewnego dnia nastąpił przełomowy dzień. Gości było niewielu, więc cała praca szła spokojnie i z przyjemnością. Tanie poproszono o posprzątanie w magazynie, więc przez ponad godzinę przeglądała naczynia, zasłony, krzesła i ulotki reklamowe. Stała na drabinie, wycierając kurz z górnych półek, kiedy ktoś zajrzał do drzwi i poprosił ją, żeby wyszła. W sali przy stoliku siedziała dziewczyna, przed nią filiżanka kawy i talerz z deserem. Dzień dobry, powiedziała nieznajoma i z zaskoczeniem obejrzała Tanię. Chyba zaskoczył ją niebieski roboczy fartuch i rękawiczki, które zapomniała zostawić w magazynie. Muszę z panią porozmawiać w pewnej sprawie. Gość okazał się asystentką tego cudzoziemca, który niedawno przysłał bukiet róż. Przyszła na jego polecenie, aby zaproponować Tatianie stałe występy. Alex zajmuje się organizacją koncertów, wyjaśniła gość, spodobało mu się, jak pani śpiewała, i jest gotów podpisać z panią kontrakt. Ale przecież nigdzie się nie uczyłam, zawstydziła się tanie, to wszystko amatorszczyzna. Śpiewanie w restauracji, a na prawdziwej scenie to zupełnie co innego. Och, proszę mi wierzyć, z wielu samołków zrobił popularne gwiazdy. Do niego prawie wszyscy przychodzą bez doświadczenia. Alex zatrudnia korepetytorów psychologów, aby człowiek przestał bać się sceny i nauczył się kontrolować swój głos. Jeśli to pani proponuje, to znaczy, że zauważył pani talent. Po namyśle, tanie zgodziła się. Kontynuowanie zmywania naczyń lub ponowne otwarcie sklepu i zajmowanie się biznesem było dla niej równoznaczne z cierpieniem. Wszystko to tak się znudziło. A możliwość śpiewania, występowania i to coś nowego i bardzo kuszącego. Po co ona przychodziła? Zdawałoby się, mimochodem zapytała Alina. Proponują kontrakt, krótko odpowiedziała tanie. Więc ten cudzoziemiec jest z branży show biznesowej. W głosie dziewczyny zabrzmiała zazdrość. No tak. Książę cię nie puści. Dlaczego? Bo przyjęła cię, żeby połechtać swoje ego. Jak to? Tanie spojrzała na Alinę i zauważyła na jej twarzy triumf, jakby znała jakąś tajemnicę. No i jak? Kochanka zatrudnia byłą żonę swojego partnera jako sprzątaczkę. Wyobrażam sobie, jak to śmiesznie wygląda w ich oczach. Kasia. Kochanka Saszy? No tak. Nie wiedziałaś? I te restauracje też jej podarował. To już dawno temu. Tania pomyślała, że teraz dokładnie wie, co oznacza wyrażenie nóż w plecy. To uczucie było dokładnie takie, jakby ktoś uderzył ją w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Skąd to wiesz? Przypadkiem usłyszałam. Bez trosko odpowiedziała Alina. Przyszedł tutaj dzień przed Twoim przyjściem. Przytulali się, rozmawiali o tym, jak zabawne będzie, że jego żonka będzie tutaj zmywać naczynia i obsługiwać gości. Bez zastanowienia, Tania udała się do Kasi, aby napisać wypowiedzenie. Choć było jej przykro i obrzydliwie, nie chciała robić skandalu. Po prostu chciała jak najszybciej odejść tym bardziej, że teraz miała doskonałą okazję, by zrobić to z klasą. Nie mogę cię teraz puścić. Szefowa nawet wstała z krzesła. Wiesz przecież, że wkrótce znowu będą święta, będzie dużo gości. A ja nie mogę zostać. Dlaczego? Po prostu nie mogę. Podpisz wypowiedzenie i rozejdźmy się w zgodzie. Ale co się stało? Możesz wyjaśnić? Kasia, to podłe. Bardzo podłe. Wiem, że jesteś kochanką mojego byłego męża. Tania celowo podkreśliła słowo kochanka, aby choć trochę sprawić przykrość stojącej przed nią dziewczynie. Opanowanie ją opuszczało. Emocje były gotowe w każdej chwili wybuchnąć. Och, zaskoczyła się Kasia, nie myślałam, że będę musiała się tłumaczyć za nas oboje. Ale jeśli już, to była jego inicjatywa to nieważne podpisz odchodzę. Kurczę może zostaniesz, dopóki nie znajdziesz nowej pracy? Już znalazłam odpowiedziała spokojnie Tania, podczas gdy w środku wszystko w niej triumfowało. Zaproponowano mi kontrakt. Będę występować na dużej scenie. Kasia nie chciała tracić tak wartościowej pracownicy. Nawet w myślach pokłóciła się z Saszą i obwiniła go o głupotę i tchórzostwo. Ale czy nie mógł się normalnie rozwieść bez żadnych spisków i tajemnic? Pomyślała. Z drugiej strony, po tym jak wszystko się wyjaśniło, że mieliby razem pracować, raczej by się nie udało. Tania szła do domu pieszo, ciesząc się wszystkim, co działo się wokół. Wydawało jej się, że miasto nagle stało się przytulniejsze i piękniejsze niż było. Słońce świeciło, wciąż zimne jak na zimę, ale jakby już zapowiadające wiosnę. Mijały ją samochody, piesi poruszali się niekończącym się strumieniem. Na chwilę zewnętrzny hałas zniknął. W środku zrobiło się tak dobrze, jak już dawno nie było, zaczynało się nowe życie. Alex spotkał się z Tanią już następnego dnia. Zaprosił ją na kawę, aby omówić wszystkie kwestie w przyjaznej, zrelaksowanej atmosferze. Nie lubię tej oficjalności, ja powiedział z uśmiechem. Oficjalność uśmiechnęła się w odpowiedzi do Tani. Proszę, poprawiaj mnie, codziennie uczę się z korepetytorem, ale wciąż wiele nie rozumiem. Dobrze, ale ogólnie świetnie mówisz po rosyjsku. Dziękuję. Skinął głową z zadowoleniem i upił łyk gorącej kawy. A więc chciałbym omówić z tobą warunki kontraktu. Wyjaśnił, jak pracuje z wykonawcami, z jakimi miejscami zawierają umowy i ile płacą. Tania bała się usłyszeć coś, co mogłoby ją przestraszyć i zmusić do rezygnacji z planowanej pracy. Nawet wyobraziła sobie, jak udaje, że idzie do toalety, a sama po cichu ucieka. Jednak Alex wzbudził w niej zaufanie i nie było powodów, by odchodzić. Spokojnie wyjaśnił warunki, opowiedział o planach na przyszłość i podpisali kontrakt. Wkrótce zaczęły się próby. Tania uczyła się, jak prawidłowo się poruszać, oddychać, trzymać światło i uśmiechać się do publiczności. Coś przychodziło jej łatwo, a coś z trudem, ale ogólnie czuła się jak ryba w wodzie. Scena była dla niej miejscem mocy, gdzie Tania się otwierała i dawała upust emocjom. Po kilku udanych solowych występach, Alex zaprosił ją do restauracji, aby uczcić pierwszy sukces. Jestem tobą zachwycony, przyznał, podając kieliszek. Dziękuję. Miło to słyszeć. Odpowiedziała powściągliwie tania i zalotnie się uśmiechnęła. Im więcej czasu spędzali razem, tym bardziej przywiązywała się do Aleksa. Był tak szarmancki, uważny, delikatny, przystojny, że nie sposób było się w nim nie zakochać. Wydawało się, że on również miał do niej podobne uczucia. Kiedy Alex odwiózł ją do domu, Tania jeszcze długo się uśmiechała, wspominając wieczór. Po stracie biznesu i rozwodzie prawie przestała się z czegokolwiek cieszyć, zapomniała, jak to jest czuć się atrakcyjną kobietą. Teraz wszystko to wracało. A w jej duszy świeciło słońce. Alex odjechał spod jej bloku, zatrzymał się i zadzwonił przez wideorozmowę. Mówiąc w ojczystym języku, przywitał się z rodziną. Z ekranu patrzyła na niego żona i mała córka. Porozmawiał z nimi i obiecał, że wkrótce przyjedzie, po czym rozłączył się i ruszył dalej. W przyszłym tygodniu występ w duecie z pewnym piosenkarzem poinformowała asystentka dyrektora, Rita, przeglądając swój notes z zadaniami. Z jakim piosenkarzem? Zmieszała się Tatiana. Wyobraźnia od razu podsunęła jej obraz profesjonalnego wykonawcy, który spojrzy na nią pobłażliwie i po prostu wyśmieje jej brak doświadczenia. Późnam was później obiecała asystentka. Siedząc w małej garderobie przed wizerzystą, Tatiana cały czas myślała o nadchodzącym występie w duecie. Aby się uspokoić, zaczęła rozmawiać o makijażu, zadawała pytania i dzieliła się wrażeniami o kosmetykach. W pewnym momencie rozmowa i tak zeszła na temat koncertów. Widziałem tu jednego nowego, opowiedziała Lajze, młoda dziewczyna, około dwudziestki, zawsze stylowo ubrana i lubiąca pogadać podczas pracy, ale on na pewno nie jest żadnym artystą. Nie wiem, gdzie Alex go znalazł, nasi mówią, że to w ogóle włóczęga. Jak to możliwe? A czemu nie? Dyrektorzy firmy zawsze tak robią, wyjątkiem była tylko ty. Tatiana zamilkła, a w duchu pomyślała, że jej pojawienie się też raczej nie było wyjątkiem. W końcu przyszła tutaj pracować jako sprzątaczka. Lajzy z jakiegoś powodu mówiła o szefie z lekceważeniem, podczas gdy Tania nie widziała w jego działalności nic złego. W jej oczach pomagał talentom stać się sławnymi, zarabiać na tym, co kochają i potrafią robić. Więc zaśpiewanie z byłym włóczęgą wcale jej nie przeszkadzało. Może nawet lepiej, duet ze znanym piosenkarzem na pewno byłby dla niej zbyt dużym wyzwaniem. Nowy wykonawca okazał się miłym mężczyzną w wieku Tatiany. Ze stylową fryzurą i w ładnym ubraniu wcale nie przypominał bezdomnego, choć w rozmowach nieraz wspominał o swoim wcześniejszym życiu. Denerwujesz się? Zapytał Wadim przed ich pierwszym występem. Trochę tak, przyznała Tania. W rzeczywistości mocno umniejszyła swoje obawy. Ręce drżały jej tak, że bała się upuścić mikrofon. Daj spokój, nie martw się, wszystko będzie dobrze, pocieszył ją. Kiedy skończyli śpiewać, ukłonili się przed publicznością i zeszli za kulisy, tania od razu pobiegła do Alexa, który czekał na nią przy garderobie z bukietem. To dla ciebie, kochanie, powiedział i wręczył kwiaty, gdy tania wypuściła go z mocnego uścisku. Przebierz się, pojedziemy gdzieś. Wadim, który stał przez cały ten czas w pobliżu i planował odprowadzić partnerkę do domu. Westchnął smutno i poszedł się zbierać. Obiecał sobie być odważniejszy, pewniejszy przy następnej okazji. Ich trasa trwała. Alex dogadywał się z restauracjami i salami koncertowymi, znajdował klientów, którzy obchodzili urodziny, wesela. Bail maturalne i po prostu chcieli urozmaicić święto występem na żywo. Stopniowo w mieście dowiedziano się o utalentowanym duecie artystycznym i zaczęto ich aktywnie zapraszać, więc plany były snute na miesiące do przodu. Latem, kiedy praca szła pełną parą, koncerty odbywały się prawie co tydzień. Pewnego wieczoru, czy to spod ekscytowania, czy z powodu złej pracy klimatyzatora na sali, Wadim poczuł się duszno i korzystając z przerwy. Wyszedł na zewnątrz. Tak, kochanie, też tęsknię usłyszał po angielsku. Wadim się wsłuchał. Postaram się przylecieć w przyszłym tygodniu. Alex rozmawiał z córką, potem telefon przejęła jego żona i obiecał jej, że tym razem spędzi z rodziną więcej czasu. Następnie zadzwonił do swoich partnerów biznesowych, a Wadim wrócił za kulisy. Zgubiłam cię, wychodzimy za pięć minut, zaniepokoiła się tania. Jestem tutaj, wszystko w porządku, odpowiedział, choć myślami był gdzieś daleko. Kolega nie zdecydował się jej opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Wiedział przecież o jej związku z szefem, a fakt, że ma rodzinę, wciąż pozostawał tajemnicą. Jednak rosterki wadima wkrótce ustały. Alex, dzwoni twoja żona. Tak głośno było na cały korytarz, powiedziała nowa asystentka i podała mu telefon. Dziewczyna nie znała zawiłości jego relacji, więc zrobiła to bez żadnego zamiaru. Wydawało się, że wszyscy obecni zamarli w oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń. Ale Tatiana nie wszczęła awantury, nie odmówiła wyjścia na scenę. W ogóle pokazała przykład niezwykłej powściągliwości i opanowania. Zaraz po koncercie w garderobie pojawił się Aleks. Byłaś dziś znowu wspaniała, pochwalił śpiewaczkę i próbował ją objęci, ale ona od razu się odsunęła. Więc masz rodzinę? zapytała chłodno. Dawno powinienem był ci o tym powiedzieć. Zaczął Aleks. Jestem winny, bardzo winny. To do nich jeździłeś podczas swoich delegacji? Tak, ale Taniu to tylko po to, by załatwić sprawy rozwodowe. Pokaż mi swój telefon, proszę. Po co? Po prostu pokaż, co masz na tapecie. Kiedyś już zauważyła jego wspólne zdjęcie z nimi obojgiem, ale się nie przyjrzała i nic nie zapytała. Teraz, gdy wszystko, co było ukryte, stało się jawne, spojrzała wstecz i zrozumiała, jak bardzo uczucia przesłaniały jej oczy. Dokąd idziesz? przestraszył się Alex. Będziesz musiał znaleźć inną śpiewaczkę. Ale Taniu, twoja kariera dopiero się zaczęła. Nie można tak po prostu wszystkiego porzucić. Można, jeśli przez długi czas cię oszukiwano. Ale musisz zrozumieć, że to wszystko to kres całej twojej dalszej pracy. Niech tak będzie. Mogłabyś zarabiać ogromne honoraria. Alex nadal chodził za nią krok w krok podczas gdy ona pakowała do torby stroje, które sama kupiła. Myślisz, że chodzi tylko o pieniądze? Uśmiechnęła się smutno Tatiana. Jeśli tak, to szczerze mi cię żal. Żegnaj, Alex. Życzę ci, abyś nigdy nie zetknął się z zdradą. Ja też odchodzę, powiedział stojący w drzwiach Wadim. Już się przebrał i trzymał w rękach plecak. I ty, Zdziwił się cudzoziemiec. To jest właśnie zdrada. Sam jesteś sobie winien, powiedziała Tania i skierowała się do wyjścia. Nie będziecie mogli już nigdzie występować. Zagroził im wściekły Aleks. Obiecuję wam to. Tania i Wadim wyszli i ruszyli, gdzie oczy poniosą. Przez jakiś czas szli w milczeniu, każdy pogrążony w swoich myślach. Dopóki tania nie przerwała tej przedłużającej się ciszy, dlaczego to zrobiłeś? Mógłbyś dalej występować, zarabiać. Nie chcę. Krótko odpowiedział Wadim i po chwili namysłu dodał: Nie mam tam nic do roboty bez ciebie. Tani było miło. To było ważne to zainteresowanie, choć w tamtej chwili nie mogła go naprawdę docenić. Wszystkie jej myśli pochłonęły przeżycia związane z rozstaniem. Myślała o tym, dlaczego Alex nawet nie próbował ratować ich związku, a tylko martwił się o swoje zyski. Ale czy naprawdę nic nie czuł? Czy to wszystko było tylko zabawną rozrywką na czas rozstania z żoną i dziećmi? Od tego dnia minęły dwa tygodnie. Intensywność uczuć ustąpiła miejsca akceptacji sytuacji i chęci na chwilę się oddalić, zanurzyć się w sobie. Będzie ci tylko gorzej, stwierdził Wadim, siedząc w kuchni z filiżanką herbaty w rękach. A co ty proponujesz? Zmęczona, uśmiechnęła się do tani. Nie miała siły na nową walkę o miejsce pod słońcem. Kontynuować to, co kochasz. Aleks nie pozwoli nam występować, przecież sama słyszałaś. Zna wszystkie miejsca i na pewno zrobi wszystko, żeby pozbyć się konkurencji. No dobrze, to miasto jest dla nas zamknięte. Ale są przecież inne. A jak tam się zareklamujemy? Masz przecież telefon w ręku, kiwnął mężczyzna. Można nagrywać piosenki, prowadzić bloga i na tym zarabiać. No co ty komu będzie chciało się na mnie patrzeć? machnęła ręką Tatiana. Będzie chciało, odpowiedział pewnie Wadim. Na koncerty przecież ludzie przychodzili, bili brawo, wręczali kwiaty. A tutaj takich ludzi będzie tysiące razy więcej. Nie bez trudu udało mu się namówić się do założenia kont na kilku platformach. Sam wymyślał scenariusze do odcinków, przywiózł do jej mieszkania najprostszy sprzęt w postaci mikrofonu, statywu i lampy. No i wszystko można nagrywać, z zapałem zabrał się do pracy. Na początku tania podchodziła sceptycznie do tego pomysłu. Żyła z oszczędności i bała się patrzeć w przyszłość. Najprawdopodobniej czekało ją powrócenie do jakiejś nudnej dla niej pracy, jak zarządzanie w sklepie czy sprzedawca. Oczywiście nie pójdzie już myć naczyń ani podłogi, ale nawet własny biznes, którym zajmowała się wcześniej, teraz wydawał się jej katorgą i drwiną. Pięć tysięcy! Zawołał kiedyś Wadim, wchodząc do przedpokoju. Wyglądał naprawdę szczęśliwie. Co? Nie zrozumiała nowo narodzona gwiazda internetu. Mamy już pięć tysięcy subskrybentów. To niesamowite w takim czasie. Ludziom podoba się to, co robisz. Super. Odpowiedziała Tania. Nadal z wątpliwościami, ale szczerze. Bądź pewna wkrótce zaczniemy zarabiać dobre pieniądze na reklamach. Uśmiechnęła się, dając do zrozumienia, że oczywiście podoba jej się to, co robią, ale nie ma co do tego szczególnych nadziei. Wadim postanowił, że lepiej przekona ją działaniem niż słowami. I rzeczywiście, kiedy zaczęli się do nich zgłaszać pierwsi reklamodawcy, opinia Tatiany zaczęła powoli się zmieniać. Pewnego razu otrzymała zaskakujący telefon z nie mniej zaskakującą propozycją, a dzwoniła Ksiusza. Dzień dobry! rozległ się w słuchawce sztucznie przyjazny głos. Słyszałam, że teraz jesteś na wolności? Na razie tak niechętnie odpowiedziała Tania. Może wrócisz? Oczywiście, już na pełny etat jako piosenkarka. Dziękuję, nie. Nie odrzucaj, pomyśl od razu. Co do wynagrodzenia, jestem gotowa do rozmów, wysłucham Twoich warunków. Czy Aleksander też będzie obecny przy rozmowie? Tania nie wiedziała, dlaczego to powiedziała, ale żałowała. Przecież już nie była zazdrosna o byłego męża i w ogóle nie czuła do niego żadnych uczuć. Ale z jakiegoś powodu chciała rzucić kąśliwą uwagę w stronę jego kochanki. Ksiusza jednak po pierwszej próbie wzbogacenia zespołu o utalentowaną osobę nie zatrzymała się, kontynuowała poszukiwania. Wadim, nie znając wszystkich powiązań i wcześniejszych wydarzeń, odpowiedział na jej propozycję i nawet zaproponował Tatianie. Żeby mu towarzyszyła. Żartujesz? Zdziwiła się w odpowiedzi. Nie, za dwa dni już proszą o występ, odpowiedział. Myślę, że to dobra okazja. Dobra okazja. Powtórzyła tania, przekonana, że Wadim jest już świadomy sytuacji, ale nie widzi nic złego w tym, żeby pracowała dla kochanki byłego, z którą długo ją zdradzał. No, powodzenia w nowej pracy. Nie rozumiem, dlaczego taka reakcja? No, tak, naprawdę, dlaczego? Wadim pomyślał, że jego partnerka uważa za wstyd śpiewać w małej restauracji, chociaż całkiem niedawno zajmowała się tym bez żadnych pytań. Takie niezrozumienie sprawiło, że na jakiś czas przestali się komunikować. Zatrudnił się u ksiuszy i śpiewał w duecie z Aliną lub solo. Szefowa go polubiła. Pracownicy kilkakrotnie zauważyli, że jest bardziej lojalna wobec Wadima niż wobec innych podwładnych. Aleksander również nie pozostał obojętny. Co masz z tym artystą? zapytał niezadowolony, odwiedzając restaurację pod koniec dnia pracy. Nie jesteś moim mężem, więc nie masz prawa zadawać takich pytań, odpowiedziała kokieteryjnie Ksenia. Podczas gdy się zbierała i wydawała polecenia na jutro, jej kochanek poszedł na salę i zwrócił się do Wadima. Radziłbym ci się zwolnić. Dlaczego? Bo tak będzie dla ciebie bezpieczniej. W tym momencie podeszła Ksenia i uśmiechnęła się do Wadima. Dzisiaj wszystko poszło świetnie. Goście nawet zostawili opinię w wyszukiwarce. Jutro możesz odpocząć, a pojutrze znów mały koncert. Będziemy mieli urodziny do świętowania. Dobrze, będę gotowy. Również wesoło odpowiedział Wadim i złapał na sobie zły wzrok Aleksandra. Po występie przed gośćmi, Jubilata piosenkarz wracał do domu. Oczywiście zapomniał o groźbach mało znanego mężczyzny, partnera swojej szefowej i bez trosko szedł przez podwórka, skracając drogę. Z tyłu usłyszał kroki. Dwóch dużych mężczyzn powaliło Vadima na ziemię i kilka razy uderzyło. Został leżąc na drodze i z bólu stracił przytomność. Obudził się w szpitalu. Ktoś przejeżdżał obok i, zauważywszy go, wezwał karetkę. Ksenia, nie doczekawszy się pracownika, zadzwoniła do Tatiany. Ta oczywiście nie wiedziała, co się stało, ale od razu poczuła, że coś jest nie tak. Obdzwoniła wszystkie szpitale i w jednym z najbliższych znalazła swojego znajomego. Cieszę się, że cię widzę, wyszeptał Wadim, gdy Tatiana weszła do sali. Jego głowa, szyja, ręce i nogi były zabandażowane. W niebieskiej szpitalnej piżamie i z kroplówką w ręce wyglądał na zupełnie wyczerpanego, słabego. Wszystkie dawne urazy i nieporozumienia zeszły na drugi plan, a wkrótce zostały całkowicie zapomniane. Nie zapytałam, czy możesz coś jeść oprócz miejscowego jedzenia? Nie uszkodzili mi szyję i szczękę starał się mówić wyraźniej. Wyjaśniał wadim. Na razie tylko płynne, kisiel, kasza, kefir. A kto to zrobił? Zostałeś okradziony? Nie, to prawdopodobnie mężczyzna tej Ksenii, która zaprosiła mnie do restauracji na śpiewanie. Chyba mnie do niej zazdrościł, choć nawet nie było powodu. Wszystko już opowiedziałem policji. Tania wracała z ciężkim sercem. Z jakiegoś powodu nie miała trudności w uwierzeniu, że za tym atakiem rzeczywiście stoi jej były mąż. Teraz, gdy minęło tyle czasu od rozwodu, spojrzała inaczej na osobę, którą kiedyś uważała za znajomą. Teraz do wątpliwości dołączyła ta historia z nieudaną zakupem budynku pod sklep. Dzwoniąc do byłego asystenta Saszy, Tatiana wszelkimi sposobami starała się dowiedzieć: Co się wtedy stało i jak to się stało, że pieniądze trafiły do oszustów? Powiem ci tak, westchnęła. Tylko jeśli coś, to nie ja ci to powiedziałem i w ogóle nie kontaktowałaś się ze mną. Sasza działał beze mnie i było coś podejrzanego w tej historii. Co dokładnie? Dokładnie nie wiem, ale był zadowolony z wyniku. Wtedy się zdziwiłem. Transakcja się nie udała, a on się cieszy, ale nie zagłębiałem się w to. Tatiana zrozumiała, że mąż prawdopodobnie zaaranżował tę historię. Jak tylko dopuściła tę myśl, wszystko jakby znalazło swoje miejsce. Jego niewytłumaczalny spokój, i udawane oburzenie i brak jakichkolwiek działań. Plus kochanka i obrzydliwe próby naciskania na bezdzietność, aby usprawiedliwić swoje odejście. Nie było już żadnych możliwości zemsty, ale z przepełniających uczuć ręce zaciskały się w pięści. W środku wszystko kipiało i burzyło się. Wadim stopniowo wracał do zdrowia. Już pozwolono mu na krótko wychodzić na zewnątrz, aby spacerować wokół budynku szpitala. Podczas jednego z takich wyjść szła z nim powoli tania. Zdrowiej szybciej. Poprosiła żartobliwie. Kontynuujmy prowadzenie bloga, przecież dobrze nam szło. Nie będę już mógł śpiewać, przyznał się. Obrażenia okazały się zbyt poważne. Ale się nie martwię, zajmiemy się twoją karierą. Jeśli oczywiście nie masz nic przeciwko. Jestem za, odpowiedziała Tania, starając się zachować jak najbardziej pogodny wygląd. Władima wypisano po kilku dniach i doleczył się w domu. Tania martwiła się, by przyjaciel nie stracił ducha i ogólnie nie stracił smaku życia, bo przez wysiłki podwórkowych chuliganów stracił zdolność występowania jak dawniej. A przecież to było to, co przynosiło mu pieniądze i co go cieszyło. Teraz trzeba było szukać czegoś nowego i było niejasne, czy ma na to siły. Co będziemy robić dalej? Zapytał Władim, kiedy siedzieli razem w kawiarni, a Tania poczuła ulgę. Przecież obiecałeś zająć się moją karierą? Uśmiechnęła się chytrze. Umowa stoi. Już następnego dnia zadzwonił, pełen entuzjazmu i energii. Za tydzień w mieście będzie święto, mnóstwo scen. Obdzwoniłem je i zapraszają cię od razu na trzy, więc możesz jeszcze wybrać. Jak to mnie zapraszają, skoro mnie jeszcze nie widzieli? Zdziwiła się Tania. Podałem im link do naszego bloga, obejrzeli, spodobało się imienia Tania, rzeczywiście wystąpiła na jednej ze scen ustawionych z okazji Dnia Miasta i razem ze swoim agentem otrzymała dobrą garzę. Poza tym, Władim zorganizował, aby reklama ich mediów społecznościowych pojawiła się na ekranach za sceną, więc liczba subskrybentów tego dnia wzrosła niesamowicie. Tania wciąż nie wierzyła w sukces, ale on szedł do niej wielkimi krokami. W ciągu roku nowa gwiazda wystąpiła na wielu scenach w swoim i sąsiednich miastach. Władim okazał się bardzo utalentowanym producentem. Umiejętnie reklamował, nawiązywał przydatne kontakty, nieustannie szukał możliwości występów i zawierał korzystne kontrakty. Krótko mówiąc, odnalazł siebie i teraz nie przepuszczał okazji, by pokazać swoje umiejętności. Jednocześnie Tania zawsze miała czas na odpoczynek, wyjazdy lub spędzenie całego dnia dla siebie, co po hałaśliwych koncertach i spotkaniach czasem wydawało się błogosławieństwem. Relacje między nimi rozwijały się równolegle z działalnością artystyczną. Niezauważanie przestali być tylko przyjaciółmi i współpracownikami, a później Tania nawet nie umiała odpowiedzieć sobie na pytanie, w którym momencie wszystko się zmieniło. Jedyne, co wiedziała na pewno, to że czuje się tak dobrze, tak spokojnie, jak nigdy wcześniej w życiu. Czas wyjść na poziom międzynarodowy, stwierdził rzeczowo Władim, wpatrując się w telefon. Międzynarodowy, uśmiechnęła się Tania, czy to nie za wcześnie. Najwyższy czas. Władim natknął się na wzmiankę o dużym konkursie organizowanym przez zagraniczną firmę. Celem było przyciągnięcie talentów i organizacja interesującego festiwalu muzycznego. Oczywiście, nie pominął tego. Wysłał zgłoszenie. Tania zaczęła się przygotowywać. Denerwowała się, czasem się poddawała i mówiła, że trzeba zrezygnować z udziału, ale wkrótce wracała do prób. Wyjazd był zaplanowany za miesiąc. Gotowa? Zapytał radośnie Władim, kiedy znieśli na dół walizki i czekali na taksówkę, żeby pojechać na lotnisko. Nie wiem, denerwuje się, odpowiedziała Tania. Wszystko będzie dobrze, wspierał ją. Nie wątp w siebie. Przyjechali do niewielkiego, ale bardzo pięknego miasta wcześniej, żeby spędzić cały dzień razem, spacerując i podziwiając lokalne atrakcje. To była ich pierwsza wspólna podróż i oboje czuli się niesamowicie szczęśliwi. Mamy jakby miesiąc miodowy. Zaśmiał się Władim. Może rzeczywiście spędzimy go tutaj później. A ja chcę nad morze, rzeczowo odpowiedziała Tania. Rozumiem. To będziemy leżeć pod palmami i pić sok kokosowy. Wadik, mam dla ciebie nowinę. Chciałam ci tu o tym powiedzieć. Przepraszam, nie dokończyła zdania, bo zadzwonił telefon i Władim zaczął rozmawiać z jednym z organizatorów konkursu. Ten zapytał, jak dotarli i czy zakwaterowali się w hotelu, a także wyjaśnił, o której i gdzie muszą się jutro pojawić. Ceo mówi, z zainteresowaniem, zapytała Tatiana. Jutro o drugiej. Przyjdźmy do sali koncertowej. Tam spotkanie, rejestracja, próba i wieczorem występ. Obiecują wielu widzów. Życzył jeszcze powodzenia. Mówią, żeby się nie martwić w każdym razie będziecie się dobrze bawić. Dobrze, kiwnęła głową Tania. Może do kawiarni? Coś jej się zachciało. Kolacja w restauracji, szybka noc, poranne przygotowania, przejażdżka po mieście, wszystko przemknęło przed oczami jak jeden moment. I oto wszyscy uczestnicy zostali już poinformowani o swojej kolejności, a goście zajęli swoje miejsca. Skądś dobiegła muzyka, a potem zabrzmiał równy melodyjny głos. Pierwszy uczestnik już występował przed widzami. Trzęsą mi się kolana. Nie martw się. Wręcz przeciwnie, ciesz się, przecież tutaj nikt cię nie zna. I to twój pierwszy i ostatni występ tutaj. Tania pomyślała, że Władimirowi łatwo tak mówić, przecież to nie on stoi na tej ogromnej scenie w świetle reflektorów. Z drugiej strony, w czym się myli? Trzeba wystąpić tak, jak zawsze to robi. A potem, niech się dzieje, co chce, na osąd widzów. Wracając za kulisy, nie mogła wypuścić mikrofonu z rąk. Trema i jednocześnie radość ogarnęły ją, nie pozwalając oddychać i myśleć. Jesteś świetna. Z szczerym entuzjazmem powiedział Władimir i mocno ją przytulił. Władik, chcę ci to teraz powiedzieć. Chcę powiedzieć. Co? Mów, zaniepokoił się. Będziemy mieli dziecko. Przez kilka minut zapomnieli, gdzie są i co robią, i po prostu stali pośród tłumu kręcącego się tu i tam. Przytuleni. Wszystko, co się działo, przypominało coś bardzo pięknego. Siedząc na sali i czekając na decyzję jury, które miało zaraz ogłosić wyniki, Tania zauważyła niedaleko siebie grupę bardzo znajomych mężczyzn. Alek również ją zobaczył i ze zdziwieniem skinął głową na powitanie. W tym momencie prowadzący przygotował się do ogłoszenia nazwisk zwycięzców. Wszyscy widzowie zamilkli. Usłyszawszy swoje imię jako pierwsze, Tania nie od razu zrozumiała, co się stało. Władimir wziął ją za rękę i pomógł wejść na scenę. Przy głośnych brawach zwycięzczyni wręczono kwiaty i wiele prezentów. Chyba najważniejszym z nich była solidna premia którą można było przeznaczyć na nagranie swojego pierwszego albumu. Schodząc po schodach, Tatiana złapała rozczarowane spojrzenie byłego ukochanego, którego uczestnik zajął jedno z ostatnich miejsc. Życie nigdy nie wydawało się tak piękne i pełne nadziei. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeśli spodobała Wam się historia, liczę na Wasze wsparcie przyciskiem kciuka w górę. Dziękuję i wszystkiego dobrego.